Spodziewaliśmy się dużo cięższego pojedynku. Bardzo nam zależało na tym, żeby się zrewanżować Zaksie za porażkę dosyć dotkliwą u nich na parkiecie i to nam się udało chyba z nawiązką. Muszę powiedzieć, że grało nam się bardzo dobrze i to było widać. Na pewno nastawialiśmy się bardzo mocno na to spotkanie. No i co, skupiliśmy się, pierwszy set taki dosyć trudny, odskoczyliśmy w końcówce, no ale można powiedzieć, że te dwa kolejne sety to już bez historii, nasza bardzo dobra gra, dużo obron, dużo skończonych kontrataków, myślę, że to nam przyniosło ten zapragniony efekt, to zwycięstwo. No, zagraliśmy dzisiaj bardzo dobrze, szczególnie bloku w obronie, odrzuciliśmy Zaksę od siatki i wtedy gra się dużo łatwiej. Czasem tak jest, no. Czasem jest taki mecz, że nic nie wychodzi, że człowiek próbuje, walczy, tam w Rzeszowie zabrakło tak naprawdę tej jednej piłki, może byśmy jeszcze coś tam powalczyli, ale tutaj już zupełnie inna mentalność, byliśmy cały tydzień na miejscu, cały tydzień myśleliśmy o tym spotkaniu, przygotowywaliśmy się do niego bardzo mocno, wyszliśmy z takim nastawieniem, z jakim powinno się wychodzić, no i to dało ten efekt. Jeszcze parę spotkań zostało, także wszystko jest możliwe, my będziemy chcieli grać coraz lepiej do końca ligi, czy to nam pozwoli wskoczyć na pierwsze miejsce, zobaczymy, będzie ciężko, ale tak jak mówię, no my się skupiamy na naszej dobrej grze i nie patrzymy na tabelę. Pierwsze spotkanie w pierwszej rundzie było bardzo trudne tutaj u nas na naszym terenie. Miejmy nadzieję, że będzie nam się tak dobrze grało jak w dzisiejszym spotkaniu, bo jak gra się tak dobrze, to myślę, że nie można tego przegrać. Teraz gramy środa, sobota cały czas, taka nasza praca.